20 listopada w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyły się warsztaty z cyklu Spoza Północy. Warsztaty Spoza Północy to jest cykl warsztatów, który jest projektem realizowanym właśnie z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Pomocy a propos edukacji globalnej. Dotyczył inicjatyw społecznych realizowanych w Kenii i w Indiach i w Nepalu, w projektach do grup wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością i zarażonych wirusem HIV. Organizatorzy do udziału w warsztatach zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Proces Berlat w obszarze integracji społecznej prezentuje Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego. Jeśli chodzi o wykluczenie osób niepełnosprawnych, to wiem, ile problemów stwarza im wdrożenie ich na rynek pracy. Problem tkwi w pewnych przekonaniach ludzi, że niepełnosprawni powinni pozostać w domu na przykład. Jest to jakaś choroba, która wydaje mi się, że no jest jakoś takim tematem dalej chyba tabu. Mój bliski przyjaciel. On jest akurat osobą, która została zakażona i musiał się wyprowadzić z mojego rodzinnego miasta Łowicza. Mieszka w Warszawie. Na pewno jest tak, że wielu ludzi, którzy chorują, albo są podejrzani, którzy chorują, są wykluczeni z społeczeństwa. Kojarzysz jakieś inicjatywy społeczne w Kenii bądź w Indiach? No ja tutaj raczej na tym rynku polskim funkcjonuję. Szczerze to nie, aż tak mocno nie śledziłam tego rynku, brzydko mówiąc. Punktem wyjścia do dyskusji były materiały filmowe z wizyt studyjnych oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych w Kenii, Indiach i Nepalu. This is the village where I grew up. And when I was small, I dropped from the school later on because I have a problem with low vision. And my mom was so that she cannot support me anymore. I just keep on crying all the time at home. I asked my mom, like, please send me to school, I want to study. Co wyniosłeś dzisiaj z dzisiejszego warsztatu? Co było dla Ciebie najważniejsze? Które pokazują, że warto dawać sobie. Pokrywają problemy, z którymi my mamy do czynienia w swojej pracy w naszym Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych. Z tymi, które prezentował Kenijczyk. Uczestnicy spotkania poprzez konfrontację na Skype mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań bohaterom filmów, którzy łagodzą skutki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Indiach i Nepalu oraz epidemii HIV/AIDS w Kenii. To, że my się z nimi mamy szansę porozumieć przez Skype, że rozmawiamy, widzimy, dotykamy, namacalnie dotykamy, bo to jest więcej niż tylko rozmawianie o czymś na podstawie filmu, ale to jest ten kontakt taki bardzo, bardzo osobisty. Czy sobie wyobraża Pan współpracę z partnerami właśnie z takich krajów jak Kenia czy Indie? Ja sobie wyobrażam i nawet bym o tym marzył, natomiast no, nie miałem szansy. Myśmy współpracowali, ale głównie z jakimiś instytucjami z zachodniej Europy albo ze Stanów Zjednoczonych. Z tym obszarem świata, a nie z tym spoza północy. Bardzo ładnie nazwa zresztą.